Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Lubię tak zaczynać, dlatego że w tych słowach mamy w zasadzie wszystko, co najważniejsze. Ja 40 lat już ponad prowadzę spotkania z małżeństwami będącymi w kryzysie. Prawda? Ja mogę powiedzieć, że już nie przypuszczam, nie podejrzewam, tylko wiem, że te dochodzą do kryzysu, które odeszły po prostu od Boga, od przykazań. Przynajmniej jedno. Ale mam drugą rzecz optymistyczną. Te małżeństwa w kryzysie, które padają na kolana, powracają do Boga, do praktyk, do modlitwy, do sakramentów, to te małżeństwa się podnoszą. No? Czyli prosta rada, nigdy nie odchodźmy od Pana Boga, od modlitwy, od sakramentów i wtedy nasze związki będą trwałe. I to rzeczywiście mógłbym to dokumentować wieloma zdaniami, ale nie o to chodzi. Ten temat dzisiejszy też częściowo ja sprowokowałem, dlatego że istnieje totalne pomieszanie pojęć w ogóle, a w podejściu do uczuć i miłości to tutaj jest szczególne pomieszanie. Po pierwsze, miłością nazywa się działania, które nie mają nic wspólnego z miłością, czasem są wręcz zaprzeczeniem miłości. A po drugie, uczucia nazywa się miłością. Nawet bardzo silne uczucia miłością nie są. Więc parę słów takich wstępu postaram się jak najkrócej, żeby był jakiś porządek, był pojęciowy. Tak? A więc uczucie to jest reakcja na jakieś bodźce. Uczucie głodu czy najedzenia, w zależności od tego, czy się najadłem, czy jestem głodny, prawda? Uczucia ciepła, zimna, to też jest uczucie. Uczucia złości, jak coś mnie złego spotkało, czy radości, czy... No, można by tu długo wymieniać. Oczywiście mogą być uczucia związane z bliskością ukochanej osoby, również z bliskością seksualną, prawda? Z bliskością cielesną, która owocuje jakimś, nazwijmy to, napięcie podniecenie seksualnym. To też są uczucia, są bardzo silne. Ale to wszystko razem zebrane, choćby wybrać katalog najpiękniejszych uczuć, to miłością nie jest. Uczucia nie są miłością. Oczywiście od uczuć często miłość prawdziwa się zaczyna. Co więcej, uczucia są bardzo potrzebnym tworzywem miłości. Dużo łatwiej miłować wtedy, kiedy są dobre uczucia. Natomiast uczucia jako takie miłością nie są. Wobec tego, czym jest miłość? Otóż miłość zawsze musi być poprzedzona decyzją woli. Nie jest miłością coś, co czujemy. Miłości się nie czuje, tylko miłości się decyduje. Chłopak z dziewczyną chodzą, działają na siebie bardzo mocno, na różnych frontach i uczuciowo, i być może przez tą bliskość, dzisiaj niestety przedwczesną bardzo często. I to nazywamy tylko miłością. Dopóki nie nastąpi deklaracja, decyzja woli, to miłością nie jest. Miłość jest wolą czynienia dobra. Wolą dawania dobra. Prawdziwa miłość to jest taka, gdzie ten drugi, ten obiekt miłości jest ważniejszy ode mnie i ja podejmuję decyzję, że będę się poświęcał, troszcząc się o dobro drugiego. Gdyby była potrzeba, no to ja będę cierpiał, żeby budować dobro tej drugiej osoby. A? Czyli to dokładnie się nazywa bezinteresowny dar z siebie samego. Więc oczywiście miłość kobieta-mężczyzna po deklaracji, na przykład narzeczeństwo, albo nawet jakoś jeszcze wcześniejsze słowo sobie dane, ja się zaczynam o ciebie troszczyć, a nie zaczynam korzystać z bliskości z tobą, czy ciebie wykorzystywać do czegokolwiek, to ja zaczynam się o ciebie troszczyć, taką podjąłem decyzję. Od tego momentu możemy mówić o miłości. Narzeczeństwo już jest pewną jasną deklaracją. Przy okazji narzeczeństwo nie wolno przerywać, jeżeli nie zaistnieją jakieś okoliczności nowe, które zdecydują o tym, że dowiedzieliśmy się czegoś nowego i to wyklucza wejście w małżeństwo. Ludzie nie tak to powiem, narzeczeństwo tak jest wsionek, to wtedy już tam będzie więcej wolno. Nie, nie, nie. To jest, narzeczeństwo jest konkretną przymiarką już do małżeństwa i bez powodu nie należy go z wyraźnego, możliwego do nazwania powodu nie należy narzeczeństwa zrywać. To powinna być poważna deklaracja. No dobrze, i teraz ktoś powie, no dobra, a po co mi ta miłość, tak? Jak ja wolę żyć dobrymi uczuciami, całe życie się bawić? Otóż to jest ważne pytanie. Po co miłość? Ano, miłość jest jedynym źródłem szczęścia człowieka, ale żeby to zrozumieć, to pozwólcie, że teraz muszę parę zdań wokół tego powiedzieć. Człowiek jest istotą stworzoną po to, żeby był szczęśliwy. Jedyna istota stworzona dla niej samej. Pan Bóg stworzył człowieka
dla niego samego, po to, żeby był szczęśliwy. Czyli od razu sobie dopowiedzmy, szczęśliwy i tu na ziemi, i tam po drugiej stronie. I tu nie ma najmniejszej sprzeczności między prawdziwym szczęściem na ziemi, a szczęściem wieczności. Pewnie wy nie pamiętacie, bo jesteście za młodzi, wasi rodzice, pogadajcie z nimi, wam opowiedzą, jak umierał Jan Paweł II 15 lat temu. To wtedy wszyscy dorośli czuli, że on po prostu z butami prosto poszedł do nieba. Zresztą lud Rzymu natychmiast na transparentach wypisał hasło Santo Subito, święty natychmiast. I faktycznie w krótkim czasie Kościół ogłosił, po szczegółowym przebadaniu, ogłosił go świętym, błogosławionym, a potem świętym. Także prawdziwe szczęście, już takiego rąbka tajemnicy uchyliłem, prawdziwe szczęście, czyli świętość, zaraz do tego dojdziemy, jest pełnią szczęścia na ziemi i płynnie przechodzi w szczęście po drugiej stronie, czego wam i sobie życzę, żeby w swoim czasie, żebyśmy dojrzeli do tego, byśmy mogli przeżywać prawdziwe szczęście w niebie, bo po to jesteśmy stworzeni, tak? Tutaj jesteśmy tylko w drodze, jesteśmy na trasie do szczęścia prawdziwego, ale Pan Bóg chciał, żebyśmy byli szczęśliwi już tutaj. Otóż kiedy będziemy szczęśliwi? No, będziemy wtedy, kiedy będziemy tacy, jakich chciał nas mieć Stwórca. Czyli żebyśmy odkryli, kim jesteśmy i byli sobą. Tu jest jeszcze po drodze bardzo ważne jedno pytanie, bo dzisiejszy świat wam młodym, ale nie tylko młodym, starym też, miesza w głowach, wmawiając, że nie jesteście stworzeniami, tylko kreatorami, stwórcami. Tak? I tu trzeba tą decyzję też trzeba życiowo podjąć, bardzo ważną. Powiedzieć sobie na pytanie, czy ja jestem stworzeniem umiłowanym, wybranym, ale stworzeniem Bożym? Czy ja jestem kreatorem, który może decydować o tym, co jest dobre, co jest złe, decydować, kim ja jestem i decydować o tym, co mi przyniesie szczęście? I tutaj można wpaść w najróżniejsze manowce zejść. Na przykład człowiek źle się czuje ze swoją płcią męską i postanawia, że oto stanie się kobietą. No jak jest kreatorem, to może. Współczesna technika pozwala pewne imitacje robić. Zmienią mu metrykę, trochę go okaleczą i napiszą, że jest kobietą. Tak? Tymczasem on jest przebranym za kobietę mężczyzną, który okaleczonym, któremu wyrządzono krzywdę. Bo jeżeli on zagubił się w tożsamości płciowej, to jemu się należy terapia, żeby powrócił do swojej obiektywnej płci. I właśnie człowiek, który uwierzył, że jest kreatorem, myśli, że może zmienić płeć i będzie dobrze. Przecież w każdej komórce ciała mężczyzny zmienionego na kobietę, w cudzysłowie zmienionego, jest zapisane XY, co przypomina, jesteś facetem, jesteś mężczyzną. No? I jako mężczyzna ma być szczęśliwy. Czyli ta pokusa świata, żeby być kreatorem. Ja wtedy ustalam, co mi przyniesie szczęście. Zrobię karierę finansową, przyniesie mi to szczęście. Zrobię karierę sportową, przyniesie mi to szczęście. Zrobię karierę, nie wiem, tam zdobywcy, przyniesie mi to szczęście. Będę się zabawiał seksualnie na prawo i na lewo, przyniesie mi to szczęście. Ja to ustalam, robię to i myślę, że jestem szczęśliwy, podczas gdy obiektywnie jestem głęboko nieszczęśliwy. O tym za chwilkę. Czyli powróćmy do tej prawdziwej wizji człowieka, że jesteśmy stworzeniami. I mamy odkryć, kim jesteśmy. Czyli problem, im bardziej będziemy tym, kim jesteśmy obiektywnie, tym będziemy szczęśliwi. Teraz zobaczmy, żyjemy w kulturze, która nazywając już w wielkim skrócie, bezbożnej i wynaturzonej, która bardzo daleko odeszła od wizji prawdziwej człowieka. I teraz to, kim każdy z nas, z was jest, to, co myśli o sobie, jest mieszaniną z własnej natury i tej nakładki kulturowej. Jeżeli zwycięży nakładka kulturowa, to będzie szukał szczęścia tam, gdzie go nie ma. Ja to czasem mówię po drugiej stronie ulicy, mam taką anegdotkę, że rzesze ludzi szukają szczęścia po drugiej stronie ulicy. Już wyjaśniam. Taka anegdotka jest jeszcze z lat 50. Dzieciakiem byłem, jak pijak chodził wieczorem w świetle latarni i czegoś najwyraźniej szukał. Jakiś przechodzień zaintrygowany. Pyta panie, czego pan tak zawzięcie szukasz? O, mówi, kluczy, bo zgubiłem. No, a gdzie pan zgubiłeś te klucze? No tam. Po drugiej stronie ulicy. To dlaczego pan szuka tutaj? No bo tu jest jaśniej. Ludzie szukają szczęścia tam, gdzie jest jaśniej, zabawniej, sympatyczniej, fajniej, a tam go nie ma, to jest druga strona ulicy. Szczęście jest tam, gdzie jest. Szczęście jest w byciu sobą, czyli tym, kim mnie stworzył Pan Bóg. Czyli tak naprawdę problem szczęścia to jest problem antropologiczny.
to jest najpierw odpowiedź na pytanie, kim jest człowiek. Prawda? I to odpowiedzieć na, jakby na kilka sposobów. Kim jestem jako stworzenie? Co mam ze sobą zrobić w życiu? Bo przecież my się zmieniamy w życiu. W którą stronę mam się zmieniać? Jak mam się zmieniać? I trzecie dopiero, co ja mam, jak mam sobą zadysponować w stosunku do innych ludzi? Co ja mam w świecie robić? Nie, co mam rozpoznać, kim jestem, rozpoznać, co mam ze sobą robić i rozpoznać, co mam w świecie wobec innych ludzi, no i stwórcy robić, prawda? To jest przedmiot, powinno być przedmiotem dociekań, a nie przedmiotem ustanowienia, że ja sobie ustanowię, że ja będę taki, a taki, to będzie dobrze. Więc odkrywamy teraz naturę człowieka. Pierwsza rzecz, którą trzeba powiedzieć, że mamy ciało, ale nie jesteśmy ciałem. Mamy wymiar psychiczny, który nas całkowicie wyróżnia ze świata zwierząt, ale nie jesteśmy tylko upsychicznionym ciałem. I wreszcie mamy wymiar duchowy. I w tym trójwymiarze człowiek się rozpina, człowiek się rozgrywa, jego życie się rozgrywa, jego szczęście się rozgrywa. Jak ktoś szuka szczęścia w wymiarze ciała, to go nie znajdzie. Jak ktoś szuka szczęścia w wymiarze ciała plus psychicznym, też go nie znajdzie, bo potrzebny jest jeszcze wymiar duchowy. Teraz tak najkrócej jak potrafię, bo ten czas mamy taki bardzo ograniczony, to powiedzmy sobie o tym ciele. Co mogę przeżyć w ciele? Ano, bodziec, który atakuje moje ciało, daje pewną reakcję. Czyli może to być reakcja przyjemna lub przykra. W ciele mogę przeżyć tylko przyjemność lub przykrość. Przyjemność, nawet największa przyjemność, nie jest szczęście. I tutaj od razu należy się takie malutkie dopowiedzenie, że bardzo wielu ludzi goni za przyjemnościami i jak zażywa silnych przyjemności, to wydaje mu się, że jest szczęśliwy. On oczywiście myli pojęcie. Dlaczego w przyjemnościach nie można znaleźć szczęścia? Przyjemności mają taką naturę, to jest subiektywne, że się zużywają. To znaczy, ten sam bodziec powtarzany powoduje coraz słabszą reakcję. Czyli jakiś bodziec powoduje przyjemność, powtarzam go ponownie, żeby zażyć tą samą przyjemność, a przyjemność już jest mniejsza. To się nazywa psychologiczne prawo znużenia. A więc, że niektórzy, no weźmy taki przykład kogoś, kto się zabawia na terenie seksualności, tak? Przeżywa silną przyjemność, ja tego nie neguję, przyjemność bardzo silną. Ponownie działa, znowu przeżywa, ale ta, oczywiście to się rozwleka w latach, ta przyjemność ciągle nieustannie maleje. Więc co on robi? Mnoży bodźce, żeby utrzymać przyjemność przynajmniej na tym samym poziomie. A więc gadżety dochodzą, no, jakieś tam ekstra sytuacje, jakieś no, dziwactwo, to już ludzie nawet myśleli mnóstwo, bo już nic na niego nie działa, tylko coraz większy dziwactw, aż w końcu przestaje działać. To się nazywa impotencją. Tak, każdy, kto poszedł szukać szczęścia przez mnożenie przyjemności seksualnych, zbliża się nieuchronnie, nie wiadomo na ile lat to się rozłoży, do własnej impotencji. Do zaprzestania reagowania na bodźce seksualne. Tak? Jak ktoś myśli o małżeństwie, niech się nie przeraża w tym momencie, bo tam wchodzą w grę warstwy wyższe i co prawda w ciele nie można przeżywać coraz więcej, ale poprzez więź rosnącą psychiczną i rosnącą duchową współżycie może coraz więcej znaczyć w życiu małżonków. Tak? Ono może być coraz piękniejsze, do końca życia może być coraz piękniejsze, ale nie dlatego, że reakcje ciała są coraz silniejsze, tylko dlatego, że to spotkanie cielesne jest równocześnie spotkaniem w wymiarze psychicznym osób sobie bliskich, najbliższych, nie ma większej możliwości bliskości między człowiekiem a człowiekiem, jak taka właśnie. I spotkaniem osób związanych z sobą duchowo, które to ta bliskość duchowa też powinna rosnąć z latami życia. Prawda? Czyli współżycie może być w małżeństwie coraz piękniejsze, ale nie mocą doznań, chociaż o to też należy dbać, się można dbać. A głównie o tym coraz więcej więzi psychicznej, coraz większej więzi duchowej. Także nie martwmy się w małżeństwie, współżycie nie musi się zużyć, przeciwnie, może być coraz atrakcyjniejsze do końca życia. Ale nie atrakcyjniejsze w frazeologii, której używa świat, że liczą się doznania i tylko doznania. Nie, to jest pomylenie pojęć. Więc tak, mamy przyjemność cielesną, która stale maleje przy ponawianiu tych samych bodźców. Utrzymanie przyjemności na tym samym poziomie jest niemożliwe. Zawsze będzie maleć, dopóki starczy mi bodźców jeszcze powiększanych, to będzie tam się utrzymywać, a w końcu to wszystko osiądzie. Idziemy do drugiego wymiaru, to jest wymiar psychiczny. Tutaj możemy, dzięki niemu możemy myśleć, możemy planować, możemy tęsknić, możemy marzyć. To może tylko człowiek. Zwierzę nie może planować, tęsknić, marzyć. A więc przeżycia w wymiarze psychicznym są zarezerwowane dla człowieka.
Dlaczego to tak wyraźnie podkreślam? Dlatego, że dzisiaj świat zwariował na punkcie uczłowieczenia zwierząt. Zauważcie, mówimy, absurdalne sformułowania, humanitarne traktowanie zwierząt. Ja oczywiście kocham zwierzątka, nigdy żadnych zwierząt nie dręczyłem, natomiast traktowanie zwierzęcia jak człowieka jest pomyleniem pojęć. Niedawno ksiądz, no niedawno już pewnie dwa lata temu, ksiądz znajomy był w Berlinie, no tam tak podglądał młodzież, no tam dziwnie poubierana, dziwne tam kolory, fryzury i to wszystko. Zobaczył, wreszcie idzie para, chłopak, dziewczyna, młodzi ludzie, pchają wózek. Mówi, no wreszcie coś normalnego. Mija ich, zagląda do wózka, tam kotek. A ile małżeństw w Polsce zamieniło dzieci na kotki, pieski, papuszki i inne zwierzątka? Już się robi cmentarze z krzyżami, profanacja oczywista, dla piesków i kotków, prawda? Próbuje się księży angażować do chrztów i pogrzebów, no to może obłęd jakiś, tak? Przypinają się do drzewa ekologowie w obronie robaczka, a ci sami oburącz podpisują się pod aborcją. No to ja nie jestem gołosłowny. W Polsce jest prawem chroniony skrzeń żaby zielonej. Nie wolno go zniszczyć. Czy jest zdrowy, czy chory, nie wolno go zniszczyć. A dziecko człowiecze nie w pełni jest prawem chronione. Prawda? Jak próbuje się tą ochronę zwiększyć, to mamy ordynarne protesty z atakami na kościoły. To jesteśmy tego przecież świadkami. A więc wymiar psychiczny daje coś więcej niż przyjemność, którą można przeżyć w ciele. Może dać, gdy mamy oczekiwania i one się spełnią, to jesteśmy zadowoleni, jesteśmy radośni. Spełnienie planu daje satysfakcję, poczucie spełnienia. To są przeżycia już możliwe tylko dla człowieka. To, że piesek merda ogon, nie znaczy, że on jest zadowolony, tak? Jemu jest przyjemny z jakiegoś tam powodu. Więc. Ale wymiar psychiczny nie jest jeszcze szczytem możliwości człowieczych. I więź cielesna, plus nawet więź psychiczna bardzo głęboka, nie jest jeszcze miłością. Dopiero w wymiarze duchowym, w tym trzecim wymiarze, możemy przeżyć szczęście. A konkretnie szczęście jest owocem relacji osoby obdarzonej wymiarem duchowym z drugą osobą obdarzoną wymiarem duchowym. Czyli szczęście płynie z relacji. Nie ze stanu osoby, tylko z relacji. Najwyższą z możliwych relacji jest relacja miłości, czyli taka, że ten drugi jest ważniejszy ode mnie. Ja składam dar z siebie na rzecz tego drugiego. To i tylko to jest miłość. Ja jestem gotów drugiemu dać dobro, nawet kosztem jakichś tam własnych ubytków, prawda? Akurat to, co tracimy, świadcząc miłość, to okazuje się, że to się zamiast dzielić, to się mnoży. Tak w świecie materii, jak mamy ileś tam, to pół oddamy, to mamy o połowę mniej. W świecie miłości prawdziwie rozumianej oddamy pół, mamy dwa razy więcej, wraca do nas cztery razy więcej. No to się po prostu namnaża, tak. Miłość dzielona się mnoży, nawet jest taki aforyzm, prawda? Więc tak to jest. I teraz jest ważny problem, bo tak, powiedział jakiś facet, że miłość jest jedynym źródłem szczęścia. Z jakiej racji macie mu wierzyć? Przecież mógł tak sobie po prostu powiedzieć, bo tak zgrabnie brzmi. Otóż to jest na tyle ważne, że pozwólcie, że posłużę się kilkoma autorytetami, którzy to mówili to samo. Zacznijmy od świętego Jana. Święty Jan, apostoł, jedyny, który nie zdradził Chrystusa, był pod krzyżem. Jemu zlecił Chrystus opiekę nad matką, z najbliższych Chrystusowi. Jedynie zginął śmiercią męczeńską z apostołów i święty Jan na starość, dożył później starości, był pytany przez uczniów, ostatni żyjący apostoł, powiedz nam kazanie. On mówił jedno zdanie. Synaczkowie moi, miłujcie się. I powtarzał to jedno zdanie. Starość, a ściślej mówiąc mądra starość, bo nie wszyscy się mądrze starzeją, niestety, niektórzy głupieją na starość, ale prawdziwa mądra starość to jest taka, że człowiek odsuwa na bok rzeczy nieistotne. Koncentruje się na tym, co najważniejsze. To, że gorzej słyszymy, to, że gorzej widzimy, to nic nie przeszkadza. Bo najważniejsze rzeczy dzieją się w duszy, w myślach, w pragnieniach, prawda? Więc jak gorzej, jak tam jakieś tam choroby umysłowe i wtedy jest trudny, wtedy ta starość jest smutna. Być może potrzebna otoczeniu, ta opieka nad osobą z zaburzeniami psychicznymi jest trudna i to też jest szansa dla wzrostu, dla osób, które się taką osobą opiekują, ojcem, matką. No? Ale to zostawmy, to już jakieś tam szczegółowe rozważanie. A więc święty Jan powiedział,
miłujcie się, to może mu warto uwierzyć, że tu w tym leży istota szczęścia. Patrzył na świętego Pawła. No to jest dosadny w swoich sformułowaniach. Mówił mniej więcej tak. Znaczy, to znamy wszyscy z hymną miłości, tak? Choćbym mówił językami świata, choćbym miłości bym nie miał, byłbym jak cymbał brzmiący. Dzisiaj w świecie rzesze ludzi żyje jak cymbały brzmiące, dosłownie, chełpią się tym, że nikomu nic nie dają, nikomu nie służą, sami wszystkim rządzą i wszyscy im służą, czyli chełpią się brakiem miłości i twierdzą, że są najszczęśliwsi na świecie. To jest oczywistą nieprawdą. Uwaga, obiektywną nieprawdą. Tutaj należy się pewne wyjaśnienie, ponieważ jak ja mówię, że ja wiem, że ktoś jest obiektywnie nieszczęśliwy, to ktoś powiem, pan jest przemądrzały. Przecież on chyba lepiej wie. Otóż nie. On może lepiej wiedzieć. Posługuje się taką ikonką ptaszka w klatce. Ptaszek w klatce, urodzony w klatce, klateczka pozostała, nasionka importowane. Może sobie po ptasiemu, bo on myśleć nie może, tak? Po ptasiemu może czuć się szczęśliwym. Prawda? Ale każdy obserwator z zewnątrz wie, inteligentny, wie, że to jest biedny kwiatek, ptaszek zamknięty w klatce. Bo on nie jest stworzony do siedzenia w klatce. Człowiek nie jest stworzony do zabaw seksualnych, człowiek nie jest stworzony do gromadzenia pieniędzy, człowiek nie jest stworzony do robienia karier, tylko jest stworzony do miłości. To są wprost nam jest powiedziane. Prawda? Również, że ten, który nas stworzył, jest miłością. Prawda? Jeszcze źródłem miłości, to wszystko wiemy. Ale ktoś może się nazwać miłością przygodne kontakty seksualne, on ma w życiu pełną miłość. On robi miłość, prawda? To nawet na angielskie popatrzyli, prawda, język. Robienie miłości. Ale to nie jest miłość. Zresztą małżonkowie inaczej nie mówią o współżyciu, bo z małżonkami najczęściej rozmawiam na te tematy. Mówią, że no my się nie kochamy już od pół roku. Czyli utożsamia się jedność cielesną z miłością, z kochaniem się, prawda? To jest głębokie nieporozumienie, to jest niedoskonałość języka, ale też i nieprecyzja, prawda? Więc to, co ludzie nazywają bardzo często miłością, miłością po prostu nie jest. I to, co ludzie nazywają miłością, szczęścia dać nie może. Szczęście dać może tylko miłość prawdziwa. Więc święty Paweł mówi, że miłości bym nie miał, byłby jak cymbał. Idziemy do Jana Wianney. Niesamowita postać. Wcale nie był tam nadmiernie sprawny intelektualnie, miał kłopoty z nauką, ale potem jak się rzucił w wir proboszczowania, podobno 15 godzin dziennie potrafił siedzieć w konfesjonale, trudno to sobie wyobrazić. I on takie zdanie, które powtarzał. Dwie rzeczy warto w życiu robić. Modlić się i miłować. A to zdanie jego przerobiłem. Mam nadzieję, że nie będzie miał do mnie pretensji o to. Jak się, mam nadzieję, spotkamy w niebie. Że przerobiłem, żeby było prościej, tak powiedzieć w niemiecku. Jedną rzecz warto w życiu robić. Miłować Boga i ludzi. I to są jedyne źródła szczęścia. Miłować, czyli oddawać siebie na służbę Bogu i ludziom. Nie czerpać korzyści z Boga i ludzi, załatwiać sobie sprawy z nimi, z ludźmi, tylko dawać siebie, cokolwiek dawać, bo tylko wtedy możemy mówić o miłości. I tylko to daje szczęście. Wielu ludzi przez całe życie tego nie zakosztowało w ogóle. Że nazywają sobie szczęście coś tam, smaczne cukierki nazywają, są szczęśliwi, albo siedli przed kominkiem zimą, zmarli na dworze, siedli jeszcze krótko, mówią, są szczęśliwi. No mówią, ale to ma się nijak do szczęścia prawdziwego. Pójdźmy jeszcze dalej do naszego Jana Pawła II, mówię naszego, bo tak jakoś zwykliśmy mówić nasz papież, tak? On był oczywiście papieżem Kościoła Powszechnego, ale my Polacy z tymi sentymentami mówimy nasz papież. On, co prawda nie on ułożył to zdanie i tą definicję, on ją powtarzał po Soborze Watykańskim II, konkretnie po dokumencie Gaudium et Spes. Słuchajmy się, bo zdanie jest bardzo wiele mówiące, bardzo mocne i nośne. Człowiek w pełni nie może odnaleźć siebie inaczej, jak tylko przez bezinteresowny dar z siebie samego. Po kolei. Człowiek w pełni nie może odnaleźć siebie na innej drodze. Czyli człowiek nie może być sobą, czyli człowiek nie może być szczęśliwy. Tylko będąc sobą, to już powiedzieliśmy, w pełni sobą, w czysty sposób sobą, wtedy jesteśmy ekstremalnie szczęśliwi. Człowiek nie może być szczęśliwy bez... Na innej drodze. Nie ma innej drogi do szczęścia, tylko bezinteresowny dar z siebie samego. To jest piękna definicja miłości. Nie ma innej drogi do szczęścia człowieka, jak miłość rozumiana jako dar z siebie. I wreszcie jeszcze jedną definicję, bo ona jest praktycznie pożyteczna, jako inżynier to ją chętnie podaje. To jest wypowiedziana przez kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ludzie mówią czas to pieniądz, a ja wam mówię czas to miłość. Jeżeli chcesz
każdy ze słuchających, sprawdzić, co jest twoją miłością. Zobacz, jak dzielisz czas. Jeżeli dziewczyna, nie wiem, 2 godziny siedzi dziennie przed lustrem, troszcząc się o swój wygląd, robiąc kolejne makijaże, a nie ma minuty na modlitwę, no to znaczy, że bardziej, znacznie bardziej kocha swoje oblicze niż Pana Boga, prawda? A ponieważ razem Boga do tego na marginesie. Jeżeli chłopak potrafi co drugi dzień, czy nawet codziennie chodzić na siłownię, żeby tam kaloryfer mu się pojawił na brzuchu, żeby biceps miał odpowiednią tam obwód, żeby wyglądał mu się coś na kulturystyce, no, no to dla niego Bogiem jest jego ciało, tak? Jeżeli czemuś poświęcamy więcej czasu, to znaczy, że to jest naszą miłością. Jeżeli ktoś ma hobby, to hobby jest bardzo pożyteczne jako odskocznia. Ale jeżeli hobby zabiera męża, żonie i dzieciom, no to to jest nieporozumienie. Nie wolno. Bo ja mam dysponować, ja mam zmierzać do szczęścia, a nie bawić się przyjemnościami, cieszyć się przyjemnościami, a nawet radościami. Jak spełniam swój plan, to jest radosny, jestem spełniony, ale nie jestem szczęśliwy. To jest zagadnienie bardzo trudne dla mężczyzn. To jest, tak jak się wracamy do tego czasu, róbmy sobie wszyscy taki monitoring czasu. Patrzmy, na co poświęcamy czas i nie bójmy się powiedzieć, stojąc przed lustrem, to jest moją miłość. To jest, a to. Tego. Oczywiście jest czas potrzebny pracy, tam nauki w waszym wypadku, jest czas potrzebny wypoczynku, to wszystko jest prawda. Ale jest jeszcze jakiś czas wolny. Na co go poświęca? Czy na właśnie jakieś hobby, czy na pomoc, powiedzmy, rodzicom, którzy są w trudnej sytuacji? Czy no, na różniejsze rzeczy, czy na modlitwę również, czy na adorację, czy na cokolwiek z tej branży. Tak więc ci wielcy, święty Jan, święty Paweł, Jan Wianney, Jan Paweł II, Stefan Kardynał Wyszyński, wszyscy ogniskują naszą uwagę na miłości po prostu czymś niezwykle ważnym, właściwie priorytetowo ważnym. I teraz człowiek musi podjąć decyzję, w jaką miłość w życiu pójdzie. W zasadzie ma dwie możliwości. Jeżeli pójdzie w miłość, może żeby to dobrze powiedzieć, bo myślę oczywiście o Bogu i o ludziach. Może, może tak, najpowszechniejszą miłością w relacjach międzyludzkich jest miłość małżeńska. I pierwszym powołaniem, które każdy człowiek powinien rozpatrywać, no to jest powołanie do małżeństwa. Oczywiście niektórzy są niezdolni do małżeństwa z tytułów na jakichś defektów, prawda? To jest tajemnica. Takie osoby mają ogromnie ważną jakoś niepełnosprawne, ogromnie ważne zadanie życiowe, żeby w swoim rozwoju duchowym dojść do tego, że nie wiem nawet dlaczego, ale akceptuję to, że jestem osobą nie nadającą się do małżeństwa. W jakim celu Pan mnie takim stworzył, prawda? Może po to, żeby inni ludzie, świadcząc mi miłość, mogli się rozwijać, prawda? Więc są osoby chore, które są niezdolne do małżeństwa. Są osoby, których ludzie takimi uczynili, to czytamy w Piśmie Świętym, ale dzisiaj coraz więcej jest osób, które same siebie takimi uczynili. I może w związku z tym, że przykład jest dość powszechny, problem jest dość powszechny, to ja zacytuję jeden przykład. Odpowiadam na dziesiątki, setki listów mailowych. Pisze dziewczyna, to już tam 2 lata temu, może niecałe. Pisze dziewczyna, 23 lata, narzeczona. Pisze tak. Panie Jacku, 3 miesiące przed ślubem narzeczony przyznał się do pornografii i samogwałtu. Pisze, grunt spod nóg usunął. Mi się świat zawalił. Nie mogłem sobie znaleźć miejsca. Nie wiedziałem, co z tym zrobić. Ale w końcu pomyślałem sobie, przecież są terapie. Ludzie wychodzą z najgorszych uzależnień. Więc mówię mu, słuchaj, bierzemy się do roboty. Kochamy się, wygramy. Ja się modlę, ty idziesz na terapię, wygramy. A on mi na to mówi, jaką terapię? Ja to lubię. Ona zbaraniała, co musiała przeżyć, żeby pójść z tym tematem na rozmowę do jej rodziców, jego rodziców, to może sobie tylko mogliście wyobrażać. No i poszła na rozmowę. I co usłyszała od rodziców tego chłopaka? No przecież wszyscy to robią. Poszła do swoich rodziców i usłyszała, co ty, chcesz być starą panną? I ona pisze list, ja widzę te łzy na klawiaturze. Panie Jasku, czy ja zwariowałam? Czy świat wokół nas zwariował? Tak, świat wokół nas zwariował. Ludzie upadali, upadają i będą upadać do końca świata, bo mamy naturę zranioną grzechem tej wody. My akurat katolicy to wiemy. Ale rozsiadać się w upadku i mówić, że ja to lubię, to jest niegodne człowieka.
Coraz więcej ludzi mówi, piję, bo lubię, śpam, bo lubię, zabawiam się seksualnie, bo jestem wolny i nikt mi tego nie może zabronić. Tak, masz wolną wolę. Możesz ją spożytkować nawet na zniszczenie siebie. Ale wiedz, że to jest zniszczenie siebie, a nie żadne szczęście, o którym bełkocze z sobą już nie mówi, bo to już jest bełkot, jak ktoś mówi, że w ten sposób zdobywa szczęście. Tak więc ludzie dzisiaj sami siebie czynią niezdolnymi do morza. Człowiek, który elementarnie nie panuje nad sobą, który nie może siebie dać, bo siebie nie posiada, nie nadaje się do miłości. Albo inaczej spójrzmy, bo oczywiście może być, że ktoś w pełni siebie posiada, życie odda za świat swojej wartości, jest absolutnie wolny, mogą świartować na kawałki, on nie sprzeniewierzy się wyznawanym wartościom. To jest taka pełna wolność. On może się w pełni oddać całkowicie. Natomiast my wszyscy w jakimś stopniu siebie posiadamy. I my często marzymy o wielkiej miłości, nie nadając się do niej, bo posiadamy się siebie sami w minimalnym stopniu. Im bardziej siebie posiadamy, tym większa może być nasza miłość. Czyli praca nad sobą, która się zaczyna od tego, że my się rodzimy zdezintegrowani, tak? Nie poskładani się, nie rozum i wola nie decyduje o naszych czynach, jak się z tymi niemowlakami. Ale z wiekiem mamy dorastać i mamy coraz bardziej podporządkować swoje życie i poszczególne czyny rozumowi i woli. Rozum ma wymyślać, co jest dobre, a wolą decyduje się na to dobro, tak potrafią od siebie wyegzekwować. Nawet jak jest trudne. Ostatecznie nawet za cenę życia. Człowiek, który jest gotów pójść za poznanym dobrem i odrzucić zło rozpoznane, nawet za cenę życia, to jest człowiek doskonale wolny wewnętrznie. I problem jest dzisiaj w tym, że ludzie nie dążą do doskonałej wolności wewnętrznej, która umożliwia doskonałą miłość. Więc obyśmy całe życie zmierzali do coraz większej wolności wewnętrznej, bo wówczas nawet po kilkudziesięciu latach małżeństwa nasza miłość będzie mogła rosnąć i rosnąć. Im bardziej siebie posiadamy, tym bardziej siebie możemy oddać i tym nasza miłość może być większa i piękniejsza i dająca większe szczęście. Czyli jedna jest praca nad swoją własną wolnością wewnętrzną, jeżeli oprzemy tą wolność wewnętrzną o Bożą hierarchię wartości, o przykazania, powiedzmy w skrócie, to doskonała wolność jest jednocześnie doskonałą świętością. Człowiek doskonale wolny, gdzie swoje decyzje opiera na systemie wartości chrześcijańskich, katolickich, powiedzmy, bo chrześcijaństwo już tam porozjeżdżało w wielu miejscach, ale katolickich, te na szczęście jeszcze jest spójne. Kto jest doskonale wolny, opierając się na hierarchii wartości katolickiej, ten jest święty. I ten może się sobą w pełni zadysponować. Żadnych nałogów, żadnych podatności na koniunkturę, na nawet strach, czy pieniądze, którymi można go kupić. Nie. Po prostu jest człowiekiem wolnym i może realizować. Teraz, jak już siebie posiadam w jakimś tam stopniu, oczywiście powiedziałem, że do końca życia siebie posiadam w coraz większym stopniu, ale jeżeli w dostatecznie dużym stopniu siebie posiadłem, to mogę zadecydować, jaką miłość pójdę. Jeżeli pójdę w małżeństwo, najpowszechniejsze, to trafiam na największą z możliwych możliwości przeżycia szczęścia w relacjach międzyludzkich. Tak wielką, że z dobrowolnej pozycji, że kobieta nie spotka faceta, który się nadaje do małżeństwa, to oczywiście nie może wejść w małżeństwo, wyjść za byle kogo, choć niektóre wychodzą, to jest dramat. Dramatem kolejnym, tak? Ale jeżeli wchodzimy w małżeństwo, to wchodzimy na ścieżkę największego z możliwych szczęść, czy największego możliwego przeżycia szczęścia ze wszystkich relacji międzyludzkich. I jest to tak wielkie i wspaniałe, że rezygnować z tego można tylko dla szczęścia bezpośrednio w relacji z Bogiem. Tak, twierdzę, że z małżeństwa można zrezygnować tylko dla pogłębionej relacji z Bogiem. Że się opłaca, tak? I teraz, ale zobaczmy, jest coś za coś. Kapłan może mieć dużo głębszą relację z Bogiem, może, to się otwiera przed nim, to inaczej każdy ma, niż jakikolwiek mąż. Kapłan może swoimi słowami na ołtarz Boga sprowadzać, kapłan może udzielać w jego imieniu rozgrzeszenia, kapłan może w ogóle szafować sakramenty, prawda? Niedostępne dla osoby żyjącej w małżeństwie. Mówimy o kapłanie katolickim. Więc jeżeli chłopak pójdzie na całość w relacji z Bogiem, on nie rezygnuje ze szczęścia w relacjach międzyludzkich, ale głównym źródłem jego szczęścia jest relacja z Bogiem. I to jest błąd niestety nie jednego, bardzo gorliwego chłopaka, który poszedł w kapłaństwo, że się rzuca w wir pracy z ludźmi, poświęca się dla ludzi.
Jeżeli nie zbuduje głębokiej więzi z Bogiem, to w pewnym momencie on obije się o pustkę, bo spotyka się z małżeństwami. Wieczorne spotkanie, wszyscy rozchodzą się do domów, małżonkowie idą przytulić się do siebie w ciepłym łóżeczku, a on idzie przytulić się do ściany zimnej. Jeżeli wcześniej dostatecznie mocno nie przytulił się do Pana Boga, mocniej z jakiegokolwiek mąż, to on będzie czuł pewien niedosyt. On ma gorzej. Oni mają się, mało tego, nie mają dzieci, a ja nie mam. Prawda? Czuję jakiś element jakiegoś straty, czegoś mu brakuje, co mają małżonkowie. Dlatego tak jest ważne, ja powtarzam, bo jak mam okazję spotkać się z młodymi kapłanami czy klerykami, to im powtarzam. Jeżeli nie zainwestujesz bardzo głęboko, nie zainwestujesz czasu w relacje z Bogiem, to się wypalisz w swoim kapłaństwie w relacji z ludźmi. Bo gdzieś prędzej czy później poczujesz, że jesteś gorszy od tych małżonków. Musisz być lepszy, dużo głębszą relacją z Bogiem. Dlatego trzeba to, idąc za słowami prymasa Wyszyńskiego, dać czas Bogu. Nie tylko ten, powiedzmy, obowiązkowy, modlitwa, brewiarz, prawda? Dodać coś jeszcze, coś więcej. Wolny swój czas dać Bogu. Czy to będzie adoracja, czy to będzie jakaś kontemplacja, medytacja. To już jest osobna sprawa, prawda? Bo my możemy dać czas. Nie możemy powiedzieć Bogu, będę pobożny od dzisiaj. Będę się unosił w powietrzu na modlitwie. Nie możemy takiej decyzji podjąć. Choć byli tacy, co się unosili na modlitwie, tak? Choćby Filip Neri. Ale mogę powiedzieć, Panie Boże, ja od dzisiaj będę tam, nie wiem, 15 minut dziennie adorował, czy czytał Pismo Święte, czy coś. Prawda? I mimo, że czytam bez zrozumienia, mimo, że adoruję bez skupienia, to mówię, Panie Boże, to jest Twój czas, zrób coś z tym. Ja mogę podjąć decyzję o czynach, a nie o ich skutkach. Ja nie mogę podjąć decyzji o głębi mojej wiary, natomiast mogę podjąć decyzję o swoich praktykach. I tą decyzję należy podejmować, ofiarowując, bo to jest dowód miłości do Boga. Więc czas Bogu ze swojego życia. Ile? Nie wiem. Wielka Teresa Święta mówiła, 5 minut dziennie kontemplacja, będziesz świętym. 5 minut dziennie zatrzymaj się przy Bogu w tym wirze dnia codziennego, a będziesz świętym. Ja mówię od dawna 1% czasu dziennie. To nie jest dużo. To jest 14 minut 24 sekundy. Skąd go wziąć? Już mówię. Wstań 15 minut wcześniej. A jak jesteś leniwy, to jeszcze lepiej, bo będziesz walczył o swoją wolność wewnętrzną, walczył z lenistwem, prawda? Organizm tego nie zauważy, że będziesz po 15 minut krócej, a wyrwiesz sobie z garła, to będzie Pismo Święte, że to będzie adoracja do pracy. Nie wiem, wyrwiesz sobie coś, prawda? Daj czas. I ten czas, i proszę Pana Boga, żeby ten czas zagospodarował dobrze. Myślę, że zrobi to wcześniej niż myślisz. I wreszcie, tylko nie myśl tak, że jak będę miał potrzebę, to zawsze chodzi na adorację. Że ja będę miał potrzebę, to będę chodził do kościoła. Ja będę miał potrzebę, to będę odpowiedzieć. Nie. Ty masz zmusić siebie do adoracji, zmusić siebie do pisania świętego, zmusić siebie do kościoła, dochodzenia do kościoła i wtedy się utrwali w tobie potrzeba tych praktyk. To nie jest odwrotnie. Trzeba rozumem wymyślić, że trzeba to robić, potem się do tego zmusić, a potem dopiero będziemy i prosić o łaskę wiary i potem będziemy te owoce dopiero zbierać. Prawda? Także kapłan wchodzący w kapłaństwo jeszcze raz ma większe niż jakikolwiek inny człowiek szczęście płynące z relacji z Bogiem, ale też ma szczęście płynące z relacji z ludźmi. Kapłan katecheta powinien kochać uczniów, kapłan proboszcz powinien kochać i świadczyć miłość, troskę, dawać swój czas, dawać swój wysiłek, nawet czasem wsparcie materialne, przecież są takie sytuacje. I to znam takich kapłanów, którzy szczodrze się dzielą tym, co mają. I czerpać radość, szczęście z relacji z ludźmi, ale nie tak jak małżonkowie. Natomiast małżonkowie, jak ktoś wszedł w małżeństwo, to są tak, co się zastanawiają, to trzeba w to małżeństwo wejść na całość, uczynić żonę czy męża najważniejszą osobą w życiu i jej się poświęcać, służyć, jak dzisiaj nielubiane słowo. Tak, żona ma służyć mężowi, mąż ma służyć żonie, bo to napędza relacje miłości i to napędza szczęście. Nie wykorzystywanie żony, wykorzystywanie męża. Ja wiem takie rozmowy, chłopak z strasznie poniszczoną przeszłością, tam kobiety, pornografia, zamogła, wszystko tam było. Spotyka dziewczynę czystą jak kryształ i on się zastanawia, czy ona będzie dla niego odpowiednią żoną. Bo jakby miała tam troszeczkę tam w biodrach mniej, a w biuście więcej, to może by była lepsza. Człowieku, zastanów się, co ty mówisz. Ty rób wszystko, żebyś ty się nadawał dla niej. A nie wybredzaj, że ona jest
parametry ma nieodpowiednie, prawda? Więc takie tutaj, takie myśli na temat, może jeszcze musimy dopowiedzieć jedną rzecz, bo ważną. Patrzę na zegarek i zacząłem chyba 7 po, więc, a mam prawo 45 minut, jeszcze pozwólcie chwilę dopowiem. Otóż małżeństwo jest pomysłem Pana Boga. To On ustanowił małżeństwo. Czytałem w nauce Kościoła Humane Vitae. Małżeństwo nie powstało na skutek działania ślepych sił przyrody, jest mądrze i opatrznościowo ustanowione przez Stwórcę. Małżeństwo jest pomysłem Boga na pełnię szczęścia człowieka już tu na ziemi. I to szczęścia, które się nie wyczerpuje w relacji mążona, ono się tu dopiero zaczyna. Tą relację mążona Jan Paweł II nazywa komunią osób, jeszcze dopowiedzmy, na wzór komunii osób bożych, to jest w ogóle niepojęte. Więc z największych, jakie mogą w ogóle istnieć relacje między człowiekiem a człowiekiem, to jest relacja małżeńska. Mało tego, ta relacja może owocować dziećmi. Wspólnie z Bogiem stwarzamy nowych ludzi. Każdy z nich jest i powinno być przedmiotem, to nie jest ładne słowo, osobą, którą kochamy. I ta więź miłości powinna nas łączyć do końca życia, przez całe życie. Dzieci mają dawać szczęście przez relację miłości. Oczywiście inna relacja z poselskiem, inna z nastolatkiem, inna z tym, który założył własną rodzinę. Ale zawsze ma być to relacja miłości. Tak dalece jest to ważne, że Pan Jezus opowiadał o zaginionej owcy. Jeżeli jedno dziecko zginie rodzicom, to pójdą na koniec świata go szukać, no bo symbolicznie wszystko. Tak jak pasterz leci za jedną zagubioną owieczką, nie może ma 99 w ładzie, prawda? W relacji ze sobą prawidłowych. I rzeczywiście, jeżeli dziecko nam się zagubi choćby jedno, nawet z licznej gromadki, to będzie źródłem tragedii i nieszczęścia do końca życia. A dlaczego? Ktoś powie zaraz, ja widziałem, że znam małżeństwo, więc wszystkie się zżrą, rozwodzą, biją, kłócą i tak dalej. Jakie to szczęście? Ano właśnie. Jeżeli Pan Bóg ustanowił małżeństwo i dołączył do niego instrukcję obsługi w postaci przykazań, to nie dziwmy się, że to małżeństwo źle funkcjonuje, jak nie przestrzegamy instrukcji. Zobaczcie, wszystkie tragedie w małżeństwie biorą się z odejścia od przykazań. No czym jest zdrada? Łamaniem przykazania nie cudzołóż. Więc każdy moglibyśmy po kolei przykazania rozważać, ale w tej chwili już nie ma na to czasu. Tak więc, jak do panów mówię w tej chwili, jak powiedzmy masz samochód benzynowy i wlejesz tam ropę, tak, diesla. Na kogo się wścieka, że samochód nie dość, że nie jedzie, to jeszcze sporo kosztuje, żeby wypukać silnik, wymienić itd. Na kogo się wścieka? Na producenta, że taki głupi samochód zbudował, czy na siebie, że zagapiłeś się i wlałeś im to, co trzeba, prawda? No nie może pojechać samochód benzynowy na ropę i w drugą stronę to samo, na parę metrów. Ja przejechałem kiedyś 150 metrów, no, bo tyle pewnie tam było po drodze, w przewodach, tak? Bo nie w gaźniku, bo to w dieslu właśnie było. Więc nie oburzajmy się na Pana Boga, że małżeństwo się nie udało Panu Bogu. Tylko my je spabraliśmy, odchodząc od elementarnej instrukcji obsługi. Dlatego mój przepis na udane małżeństwo to jest trzymać się bardzo Pana Boga i Jego przykazań, prawda? Taki praktycznie ja zawsze podpowiadam, wszystko przerabiam na czyny, dlatego że niedobre chęci przemieniają człowieka i jego relacje, tylko czyny. To jest Karola Wojtyły, jest osoba i czyn. Czyny zewnętrzne się uwewnętrzniają, czyny przychodzą na sprawcę. Jesteś w końcu taki, jakie są twoje czyny. Czynisz dobrze, stajesz się dobry, czynisz źle, stajesz się zły. Niezależnie od tym, co sobie myślisz o sobie, prawda? Ale jeżeli chcesz cokolwiek zmienić na lepsze w sobie, to wymyśl sobie czyn i go pilnuj. Chcesz zmienić coś na lepsze w relacji z ukochaną osobą, z jakąkolwiek osobą, to wprowadź czyn, który będzie tą relację przemieniał. Prawda? To jest metoda zmiany w ogóle i siebie, i naprawy relacji, również małżeńskiej. To bardzo często o tym mówię do małżonków. Ale nie kończy się ta lawina szczęścia nie kończy się na najbliższej relacji mążona, na dzieciach kochanych przez całe życie. Dalej są rodzice i to podwójni rodzice, ci właśnie, tak, jakby łatwiejsi do kochania, bo jesteśmy do nich przyczajeni, ci drudzy trudniejsi, bo przychodzą do nas, jak już jesteśmy pełnoletni, z troszkę innego świata, a są zadaniem naszym. Jeżeli to jest trudne zadanie, to tym bardziej urośniemy. Czasem niektórym jest to mówię, którzy już narzekają na teściową, że potraktuje teściową jako siłownię. Przychodzi sama do domu, nawet karnetu nie kupujesz. Ona cię atakuje, a ty herbatkę. Ona cię atakuje z czegoś, a ty ciasteczko dodajesz do herbatki. I bardzo szybko się wojna skończy oczywiście, gdy jedna strona zakopie topór wojenny.
Ale źródła to jest osobny temat, tam źródła trudności są oczywiste. Tak? Tak więc i wreszcie inni ludzie. I teraz ostatnia rzecz, taka merytoryczna, którą chcę powiedzieć. W małżeństwie, bo wiem, że zmierzacie do małżeństwa liczni, a właściwie powinni wszyscy się przymierzać do małżeństwa, a niektórzy z niego zrezygnować dla kapłaństwa. Tak to powinno wyglądać. Więc trzeba zachować hierarchię ważności miłości. Na pierwszym miejscu, zawsze od dnia ślubu, mówię o miłościach międzyludzkich, tak? Pan Bóg jest, że tak powiem, w osobnej kategorii i on nigdy nie zagraża. Miłość do Boga nie zagraża nigdy. Małżeństwo, jeśli jest prawdziwa miłość do Boga, to się opłaci i żonie, i mężowi, i dzieciom, i wszystkim. A więc najważniejsza relacja mąż żona. To ma być też przełożone na czas. Potem my, rodzice, dzieci. To jest druga co do ważności relacja. Tragedia jest, jak to się przestawi, jak dla mamusi dzieci są ważniejsze od męża. Za 20 lat ona będzie straszną teściową, bo nie będzie chciała wypuścić swoich dzieci z domu, bo zostanie sama z obcym facetem, z własnym mężem, obcym uczuciowym. Prawda? To jest wielki błąd wielu kobiet. Ja wiem, że dzieci są lepszą lokatą uczuć niż facet. Tak? Jeszcze może ze złymi nawykami, ale pierwszą osobą od dnia ślubu do końca życia każdej żony i pierwszą osobą od dnia ślubu do końca życia każdego męża jest małżonek. Potem dzieci, potem rodzice teściowie i potem inni ludzie. I są ludzie, którzy na przykład rzucają się w wir pracy dla innych, zaniedbując męża, żonę, dzieci. Nie. Nie wolno. Na pierwszym miejscu można. Jeżeli chce się zaangażować w świecie innych ludzi, to ja muszę mieć zgodę współmałżonka i musimy wspólnie ustalić, w jakim wymiarze czasu mogę tam działać. Żeby nie naruszyć miłości mążona, miłości do dzieci, miłości tych do rodziców i teściów. Kochani, miałem jeszcze parę rzeczy powiedzieć. Ale myślę, że jako tytułem wstępu to powinno wystarczyć. Więc jeszcze raz, uczucia to jest to, co czujemy na skutek bodźców i one mogą nas popchnąć do miłości, popchnąć do decyzji. Miłość jest decyzją woli poświęcenia się. Małżeństwo jest decyzją poświęcenia się na całe życie, bo tylko małżeństwo na całe życie ma sens, bo to wymaga i budowy komunii osób. Nie da się z 5 osobami zbudować komunii na wzór komunii osób boskich. I tego wymagają dzieci, które potrzebują do końca życia świadectwa wiernej miłości rodziców. To daje dzieciom poczucie bezpieczeństwa. To są osobne wszystko tematy. A więc miłość to jest coś, co jest poprzedzone decyzją woli. A to, co czujemy, nie jest miłością. Z tego biorą się tragedie. Tragedie zdrad pod hasłem miłości, tragedie grzeszenia pod hasłem miłości, ale to może jeszcze w pytaniach wyjdzie, to może sobie jeszcze dopowiemy. Myślę, że tytułem wstępu tyle musi wystarczyć.